Siemaneczko widzowie, dobrze widzicie, tak to znowu ja i dzisiaj będzie coś bardzo grubego, coś bardzo ciekawego. Ej, czemu tu jest Plaktol w moim basie? Co jest? Czemu? Skąd on się tu wziął? Czekajcie, Koza śpi. Koza. Czemu ty jesteś na zewnątrz? Czy przecież miałeś... Ej, co nie budzisz? Jest taki piękny dzień, no. Koza, ale jak... Czekaj, bo ja mam teraz multum pytań, bo po pierwsze, to ci siedziałeś spać ze mną w domu, do łóżeczka obok. Dlaczego ty się budzisz na dworze? Nie rozumiem. No bo jest takie piękne słońce, no co mam nie skorzystać, no? Ale to kiedy ty wstałeś? No, nie pamiętam. Jak to nie pamiętasz? No przecież kładłeś się spać ze mną w łóżeczku. Co? Czemu ty śpisz? No ale nie było niewygodne, tu jest wygodniej, no. Dobra, nieważne. Powiedz mi, co robi traktor w basenie, Koza? Na pewno, skoro śpisz na dworze... Jaki traktor? No zobacz. Co robi traktor w basenie? No chodź, chodź. Traktor chodź w basenie? Gdzie no ale stawaj, no chodź już, patrz. Tutaj. Ohohoho! No, no. Traktor w basenie. No skoro tutaj byłeś na zewnątrz, lezakowałeś, to na pewno musiałeś coś widzieć. Nie wiedzę, że nic nie widziałeś. Wiesz co, traktora w basenie to bym się nie spodziewał. Ej, a ty dzisiaj musisz oddawać ten dom już? No tak, za chwilkę może nie, ale za 10 godzin jakoś. O-o. Za 10 godzin jakoś. A tu jest traktor w basenie. Czemu już się rozrobi tak szybko? Co jest? Co? Czemu się już rozrobi? Albo nie? Nie wiem czemu tak się robi ciemno. To chyba moje zwidy. Albo nie? Co się dzieje? Czekaj, ja może wyjdę z domku. Nie, no jest dzień jednak, dzień jest. A, jest dzień. Mi się coś wydawało. Ej, to Nupcio, to ty się na pewno wyspałeś, czy to by się dalej myślisz, że jest noc? No, byłem pewny, że się już ciemno robi. A ty coś sobie widziałeś to, czy nie? Czy mi się coś wydawało? No nie, więc nie wiem o co chodzi. Mi się coś może wydawało. Nieważne, w każdym razie zamówiłem, żeby podjechali skuterem i wynająłem się skutera. Auta dzisiaj nie ma. O, skuter! Nie jedź, Koza, nie jedź! No zostaw ten skuter, Koza! No dobrze, no. Chodź, poczekaj, bo ty paliwa nie masz, aby cię tankować. Możesz paliwa, nie ma. A jest tu podobno, myślałem, że tu gdzieś jest stacja. Ale co z tym traktorem zrobimy? Nie wiem, po co się będę martwił, nie wiem, kto w ogóle mógł wjechać traktorem do basenu i uciec z tego basenu i... No nie wiem, Jakiś żartownik, bo mam nadzieję, że to wszystko jest jakiś jeden głupi wielki sen, wiesz? Ola, chodź. Może. Chodź na motor, na razie zostawimy ten traktor, niech on by tam leży. Niby trzeba było gdzieś zaparkować, w sensie nie zaparkować, tylko zatankować. Czekaj, wiesz może gdzie tutaj jest stacja benzynowa, gdzieś tutaj ma być. Kojarzę, tutaj na lewo i w prawo jedź, na lewo, tutaj na lewo. I tu w prawo. I w prawo. I prosto, prosto, prosto. Prosto, prosto, prosto. Prosto, 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 prosto. I nie ma. No Koza! Co ty robisz? Ja myślałem, że tutaj był! Nie, zawróć, czekaj, jednak tutaj, tu w prawo jednak, tu w prawo. Ale ty już sobie nie żartuj. I tu prosto! A jak mało paliwa już jest, ty już sobie nie żartuj. O, wiem, widzę już tam, w lewo, teraz w lewo. Ile paliwa starczy? No nie wiem. Oj, prosto ciągle. Tam już widać. A, to tam chyba, no to tam, czekaj. Sprawdzę, czy na pewno tam, bo mi szkoda już paliwa. Już patrzę. Tak, to jest chyba, to tam, dobra. To możemy tam jechać. Nie tu. A umiesz tankować paliwo, bo ja jeszcze nigdy tego nie robiłem. To nie robiłem tak, no. No to poczekaj, tu chyba się teraz powinno... Siedź tutaj, to nie ruszę się. Siedź może, co? Może. No, Koza. Tutaj. Muszę chyba wziąć to i badać tu. Albo nie? To? Halo. Jak to działa? Właśnie próbuję zobaczyć, a nie wiem jak to działa. O, dobra, tankuje się, patrz, do pełna. Jeszcze troszeczkę. W ogóle ciekawe widzowie, czy zdążycie dostawić subika i łapeczkę, zanim ten motor się zatankuje do pełna. No klikajcie tam na dole. Zdążyliście, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Wydaje mi się, że wam się nie udało, bo mieliście bardzo mało czasu. Dobra, i teraz śmiga jak nowa maszyna ten motor. Będzie moc. Tylko czekaj, bo wypadałoby chyba gdzieś zapłacić, mi się wydaje, że teraz. Tylko gdzie tu się płaci? Koza. Nie naprzeciwko tutaj. Koza, gdzie tu się płaci za to? Koza, halo, bo ja nie ci mnie płacić. No tu chyba naprzeciwko, patrz. Aha, tu. Autoshop. To chyba. Albo nie wiem. Nie, to chyba tam. Chodź tam, tak. A jak nie tam, to nie wiem. Nie zapytamy. No i dobre.
Jak zwykle nikogo nie ma. Dobra, wiesz co, dobrze. Zostaw to do budżetu. Zostaw pieniądze. No, zostaw pieniądze i może pójdziemy. A ile tam wyszło w ogóle? Sprawdzałeś, ile tam wyszło? Wyrzuciłem wszystkie. 30 dla buksu tam chyba pisało, niecałe. 29 dla buksu za te paliwo. A ja wyrzuciłem 100. No to chodź, pozbieramy szybko, czekaj, pozbieramy. Tu. O, tu są jakieś dla buksy. Nie wiem, no, tyle powinno wystarczyć. No, tyle powinno wystarczyć. Ej, patrz jaki motor w ogóle tu jest lotu. Wow! Ej, może go wezmę? Nie, ja to wezmę. Kozia, już dość przypałów. W ogóle jak to nie rozumiem, jak mogą przestawiać tak otwarty sklep? Cie, patrz. Za to można zgasić dyskoteka. Dobra. Ej, ty, co słyszałem? Co słyszałeś? Weź tam, nie baw się tak, bo zaraz coś przyjedzie. Dobra, nie, to chodź, może uciekamy stąd, co? Szybko. No dobra. Cześć, ulica, lewa, prawa, wolna. Ja, co to jest? Nie wiem, co to jest. Wygląda jak winda samochodowa jakaś. Winda może, aha, ja wiem, chyba paja auto się popsuje, to się tu wjeżdża. I się chyba i dołu sprawdza, czy coś tak. To chyba jakoś tak działa, mi się wydaje, wiesz? Jakoś tak... Aha, no chyba, że tak, no. No dobra, dobra. Ja bym teraz gdzieś pojechał, tylko jeszcze nie wiem za bardzo gdzie i w ogóle czemu tu jest tak pusto. Na tym blokerze nikt nie chodzi. Ja tu kurde, żeby tu kogoś spotkać, to trzeba mieć mega falta. Rozumiesz? Może niedługo kogoś spotkamy, no. Nie wiem, czerwone, ja bym poczekał, bo jest jakieś kamery, będą policja, pojedzie no. I... O, zielone. To gdzie teraz jedziemy? Nie wiem, Kozia, no ja cię tylko na przyjaciółkę chciałem wziąć, ja bym chyba wrócił do domku, bo tam można by było sobie jakąś kawkę zrobić czy coś. Chciałem ci tylko pokazać. No, bo niedługo musisz domek oddać, nie? Tak, niedługo co. Ej, właśnie, bo tam jest ten traktor, boże, nie, to ja mam tu zrobić. To ja mam zrobić ten traktor, bo... Tylko czekaj, bo jestem gapa trochę. Gdzie tu się do tego domku wracało? Tu? Nie. Zawróć. W drugą stronę, prosto teraz. Zium. Ale patrz jak zigzag jadę. Zielone, jedź. Zielone. I ja jeżdżę bardzo przepisowo, Kozia, wiesz? Nie wiem jak ty jeździsz, ale ja jeżdżę. Ej, ja wychodzę na lody, idę na lody. Idź na lody? No dobra, to nie wiem, może... Wow! Dobra, teraz ja poczekam, tu kup sobie te lody. Masakra. Biorę swój lód, ulubiony. Masakra, ta koza ciągle je te lody, cały czas. Ostatnio jak się oni spotkałem. Dobra, mam już. Jest super. A chyba ci za darmo były, bo nikogo tam nie było. Dobra, siadaj. Nigdzie nikogo nie ma, to jest niemożliwe. W ogóle, ej, bo już kiedyś przejeżdżałem i się zastanawiałem, co to znaczy jakaś, patrz, też tu pisze, dęby no. Społeczność, co to znaczy? A nie dęb, wiem, w sumie. Dąb, bo dąb to jest taka, czekaj, dąb? Drzewo? A, no patrz, tu stoi drzewo i od tego się chyba wzięła nazwa, co? Aha, chyba, możliwe, nie wiem, a tam jest Parkland, no to chyba jest, nie wiem, co to jest ten Parkland. Czemu nie? O, tam masz swój dom na tej ulicy. Tak, to wiem, Koza, ja wiedziałem, przecież ja sobie żartowałem, że ja nie wiem, gdzie jest ten dom, ja ciągle wiecie. Nie, no żartuję, masz to... na drewno, czekaj, co to jest? Nie, ten traktor nadal tu jest. Ej, no jak ktoś mógł wjechać traktorem do basenu? Ja tego totalnie nie rozumiem, no. Wiesz, powiedz, kurde, masakra. No cóż. Ty, a może zadzwonić po jakąś lawetę czy coś, nie wiem. I ona by to wzięła czy... Kurde, lód mi wpadł do basenu. No Kozia, no co ty robisz? No ale, a może, no ale wpadł mi. A może ty tym traktorem wjechałeś do tego właśnie? No nie no, skąd ja bym traktor wziął, no? Kozia, przyznaj się. No nie no, słowo kozy. Słowo kozy jest nic nie warte. Jest warte, no. Słowo kozy jest nic nie warte. Czekaj, ile to muszę... Albo nie, wiesz co, ja mam pomysł. Może ja po prostu przedłużę nocleg w tym domu. Będę miał więcej czasu na wykombinowanie, co zrobić z tym traktorem. Może czekaj, może sprawdzić, czy działa. Sprawdzę, czy działa, co? W wodzie traktor? Kozia, ty pijany jesteś? No sprawdzę, no. Kozia, co ty? No, może sprawdzić, no, ale wydaje mi się, że może być problem. O, co jest? Ej, skoczyłem! No, kurczę. Ej, ja tylko na niego wskoczyłem, a on się cały popłynął dalej, no patrz. O nie, teraz go nie wyciągniemy. Ja mam lepszy pomysł, ja po prostu przedłużę dzisiaj nocleg w tym domu, bo ja mam jeszcze lobuksy z loteli i po prostu widzowie może napisać coś ciekawego w komentarzach, co ja mam z tym traktorem zrobić, jak ja mam jakoś to wyciągnąć, bo nie mam totalnie pomysłu, co ja mam z tym zrobić. Będziemy musieli chyba zadzwonić po jakieś specjalne służby, co wyciągają takie coś. No, nie wiem, no nie znam numeru, może gdzieś w internecie będzie. Dobra, chodź, Kozia, to ci jeszcze pokażę, czego nie widziałeś i będziesz w środku, jak to zobaczysz, patrz. Bo w tym domu jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, ale chodź. Zamknij oczy, albo nie, może nie zamykaj po środach, bo się wywrócisz. Chodź na dół i patrz. Prywatna biblioteka, mnóstwo książek, wszystkie od wyboru do koloru, czerwone, luzowe, pomarańczowe, jakie tylko chcesz. Wow, ile książek, co jest grane. Jest strasznie dużo, na przykład patrz, tu jest jakieś przygody Bolka i Lolka.
Molka no. i Lolka przygody. Wiesz, co to jest? Molek i Lolek? Nie. Przygody. No wiem. Albo tu jakaś świnka Pepa. O, patrz, świnka Pepa. Ale też znalazłem coś. Co masz? Co przygody Nupcia. Rock Heaven. Mnie żartujesz, przecież nie ma przyjaciółego takiej książki, nie ma. Co ty, pokaż. Poja, pokaż, co to, pokaż mi tą książkę, daj na ją. Nie, jak mnie złapiesz, Berek! Nie, kurza, nie Berek! Znajdź mnie, znajdź mnie! No nie, kurza, co ty robisz? Kurza, gdzie ty, gdzie się... O, tu jesteś, ja mam cię. No dobra, no to masz. Mówisz, tam jest przygody Nupcia? No już ci daję, czekaj, masz. No. Kurza, co to jest? Jakiś przepis na zebelka? Co ty mi gadasz, że jakieś przygody Nupcia? Przepis na... 2 kilo zebelek, o... Nie, to jakieś zebelka, wiesz, ja nie wiem żadnych zebelek w ogóle, co to ma być? Czemu ty mnie żartujesz sobie ze mnie? Przygody Nupcia... Oj, tam żartuję od razu. No żartuję, słuchaj, tam tej biblioteki znajdziemy jakąś ciekawą książkę może, co? Wiecie, panie, jak mi się po tej schodowni chce tak schodzić i wchodzić... No koza, gdzie ty się udałaś? Co? No do jestem, no. No chodź. No. No, wygodne te kanapy, wiem, ale jeszcze nie. Poczekaj, trzeba jakąś ciekawą książkę znaleźć. Może ta będzie idealna? Poczekaj, jaką tytuł wyblać. A lubisz Smurfy? Smurfy lubisz? Co ja znalazłem? Co to jest? Mapa skarbów Brockhaven. Zapisana w całej książce, to nawet nie jest mapa skarbów, to jest książka skarbów. Co ty gadasz? Znowu mnie trolujesz, koza. No nie, no teraz nie. Pamiętam, jak psychopaty już... u mnie na odcinku braliśmy? Nie pamiętam, ale ja się już nie nabiolę, ty mnie teraz znowu trolujesz, koza. No nie, no teraz nie troluję, patrz, no, teraz to zobacz. Pokaż. Masz, zobacz. Czekaj, to jest faktycznie. Mapa skarbów Brockhaven. No, czy faktycznie? Widzisz? Ej, patrz, tu jest jakieś wskazówki, zacznij szukać w... Nie, jeszcze ja nie mógł czytać. Ej, dobra, ja bym tą książkę zresztą... Dobra, wiesz co, ja ci tą książkę na razie oddam. I po prostu pomyślimy na spokojnie, dobra. Poczytamy poza kamelami. Na razie, żeby jeszcze nikt nie wiedział, bo będą przed nami inni wtedy, jak ja tym szukać przed nami. No racja, no racja. No. Dobra, widzowie, ja już ten odcinek będzie kończył. Koniecznie zostawcie subika tam na dole i łapeczkę. Będzie mi bardzo miło i następnym odcinku chyba będziemy szukać skarbów. A to nie wiem, czy u mnie, czy u Kozy na kanale w ogóle. Koza ma swój kanał, nie wiem, czy wiecie. Wpisujcie Koza Loblox na YouTube. Koza Loblox i też macie przypiętym komentarzu. Macie w opisie link do Kozy, więc jak ktoś chce, to wbijajcie, ona coś tam robi, super odcinki. Także ja będę się z wami żegnał. Trzymajcie się i cześć. Pa, pa. Posłuchaj, kochany, widziu, film, który oglądałeś już się skończył, ale za to dokładnie ten film będzie idealny dla ciebie, więc koniecznie w niego klikaj i oglądaj do samego końca, bo jest naprawdę ekstra.